Audycja powstała w Radiu Warszawa 106,2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą, cichością i z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest ciało i jeden duch, bo też zostaliście wezwani w jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. W trzech poprzednich rozdziałach tego listu święty Paweł wyjaśniał swoim adresatom duchową rzeczywistość wiary w Chrystusa, w której jesteśmy członkami Jego ciała. Uczestniczymy w trynitarnym życiu Boga jako żywe kamienie w niebiańskiej świątyni, którą jest Kościół. Rozdział czwarty wyznacza początek kolejnego nauczania, tym razem już praktycznego zastosowania tej wiedzy. Przede wszystkim wykazuje konieczność życia w jedności w Duchu Świętym, na wzór Trójcy Świętej. Przypomina nam nie tylko to, że jesteśmy dziećmi jednego Ojca, ale także o więzi między świątynią, swym ciałem i Kościołem. W zamyśleniu nad tą perykopą możemy zwrócić uwagę na zagadnienia ojcostwa. W dobie upadku szacunku do ojcostwa, czy też i macierzyństwa, warto, a nawet trzeba do nich wracać. W kontekście objawienia udzielonego apostołowi narodów, czymże jest ojcostwo, jak nie bezpośrednim darem kochającego Ojca w niebie, do udziału w Jego życiu jako przybrane dzieci Boże. I to przez Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Gdy ewangelista Mateusz poucza za mistrzem z Nazaretu, aby nie nazywać nikogo ojcem, bo jednego mamy Ojca w niebie, to nie po to, by się wyrzec swych ziemskich ojców lub duchowo opiekujących się nami kapłanów, ale by przenieść to ojcostwo z ziemi do nieba, z mężczyzn na Boga Ojca. Tylko On jest doskonale ojcowski, bo kim jest po ludzku nasz Ojciec? Żyje po to, by dzielić swoje życie. Rządzi, by udzielać tej władzy swoim dzieciom. Broni, by nie zginęły. Gdy zbłądzą, wychodzi im naprzeciw. Ale dla tych, którzy go lekceważą, obrażają i zwalczają jego odwieczne prawo, może być i surowym sędzią. Niech możni tego świata zważą, z kim mają do czynienia. Audycje takie jak ta powstają dzięki hojności słuchaczy Radia Warszawa. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj.